Jaworzno chce wspólnego biletu dla osób, które jeżdżą autobusami PKM w tym mieście, a jednocześnie korzystają z transportu na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Z taką propozycją władze Jaworzna zwróciły się do GZM, Kolei Śląskich oraz Polregio. O tym, jakie są szanse na taką integrację biletową, Paweł Jędrusik. Jaworzno nie chciało być członkiem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, ale teraz chciałoby korzystać ze wspólnej oferty biletowej. Obecnie transport organizuje na własną rękę. Od początku powstania metropolii zabiegaliśmy również o to, aby łączyć metropolię z pozostałymi organizatorami, którzy są wokół, i takie porozumienia mamy zawarte chociażby z MZK Jastrzębie. Był czas w 2018 roku, kiedy prowadziliśmy rozmowy z miastem w sprawie wspólnego biletu, natomiast nie zakończyły się one jakimiś rozwiązaniami, które zostały przyjęte. Obecnie Jaworzno ma konkurencyjne ceny biletów, bo za roczny bilet normalny trzeba tam zapłacić 240 zł. Nie ma raczej szans, żeby w tej cenie mieszkańcy Jaworzna mogli też korzystać z autobusów czy tramwajów ZTM. Próbujemy, testujemy, sprawdzamy możliwości i jestem przekonany, że nie chce mi się wierzyć, żeby inne podmioty nie kalkulowały i nie myślały też pod kątem klientów, jakimi są niewątpliwie mieszkańcy naszego miasta. Na razie Jaworzno wysłało pisma, ale konkretów brak. Choć zarówno w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, jak i Kolejach Śląskich nie mówią nie. Rozmów w tej sprawie jeszcze jednak nie było. Wspólny bilet to przede wszystkim dobra informacja dla wszystkich pasażerów, i Koleje Śląskie wystąpiły z zaproszeniem do stworzenia takiej oferty także do miast spoza Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Natomiast warto przypomnieć, że 1 marca ruszy program pilotażowy, w którym Koleje Śląskie, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia oraz Polregio zaproponują pasażerom wspólny bilet. Będzie to projekt pilotażowy, który potrwa do końca grudnia tego roku. Wspólny bilet dla wielu mieszkańców Jaworzna mógłby być dobrym rozwiązaniem, szczególnie dla tych, którzy dojeżdżają do Katowic do pracy, która niekoniecznie mieści się w centrum stolicy województwa, gdzie kończą trasy autobusy z Jaworzna.